Cześć, tu Julka. Dzisiaj mamy 2 stycznia i jest zimno, zło. Ja właśnie wyszłam z pracy, zapinam pas i jadę do moich rodziców odebrać Aleksa i Maxa, chociaż Aleks się pewnie już śpi. Dlatego wejdę do jednego sklepu, żeby zobaczyć nową smycz dla Maxa, dlatego że no niestety ta, co mam, nie jest tak dobra, jakbym chciała, żeby była. I widziałam jeszcze takie fajne smyczy, które się rozchodzą na 2 części dla 2 piesków niby. Ale byłoby to bardzo praktyczne, jeśli pod jedną bym sobie podpiąła Aleksa, pod drugie Maxa i po prostu miałabym ich na jednym sznureczku, tak jak teraz ich mam, tylko że nie w 2 różnych rękach, tylko na jednej ręce i wtedy będę miała nad nimi większą kontrolę po prostu na spacerze. Myślę, że to będzie bardzo praktyczne. Widziałam online, że kosztują po 15 euro, a więc to jeszcze nie jest tragedia. I postaram się zobaczyć w sklepie, może również będą. I odezwę się do Was trochę później. Jest zimno, powiem Wam szczerze, ale i tak jak na 2 stycznia, to ja jestem w botkach, wiecie, nie pada, nie ma śniegu, a więc i tak jest spoko, słuchajcie. A więc ja jadę i odezwę się do Was później. Jestem w sklepie, bo chcę wybrać jakieś nowe legowisko dla Maxa. On miał kocyk wcześniej i w ogóle mu to nie pasowało. Ale to wszystko jakieś takie dziwne. Te chyba jeszcze najrozsądniejsze są. Tylko to nawet nie jest miękkie. Sama nie wiem. Hej, to ja jestem w domu, słuchajcie, i ja... Jestem mega zmęczona, sama nie wiem dlaczego. W sumie tak może za dużo się działo właśnie. Chłopaki są też w domu razem ze mną oczywiście. Maksiu próbuje spać, a więc sobie tutaj śpi. Aleksa trzymam z daleka od niego, żeby właśnie sobie mógł pospać. I ja będę zaraz kontrolować Aleksa tak, żeby nie zrujnował mieszkania, nie zrujnował tego, co wczoraj zrobiłam, czyli posprzątałam. Nie chcę, aby dzisiaj już był bałagan. Nie chcę, nie pozwolę. A więc po prostu muszę go kontrolować, zaraz się będziemy bawić w klockach, cokolwiek, żeby właśnie nie nabałaganić. Ja sama nie wiem, dlaczego jestem taka zmęczona, może dlatego, że dużo się działo i w sumie sprzątanie w hotelu po Sylwestrze wcale nie jest niczym motywującym, raczej czymś bardzo demotywującym. Dlatego, że ludzie po prostu chodzą do hotelu po to, żeby sobie zrobić imprezę. Niektórzy wynajmują hotel, mówię, tylko na Sylwestra i robią sobie imprezę i cały hotel ma imprezę. A ludzie sobie nie zdają sprawy, że ktoś musi potem po tym posprzątać. I to nie chodzi o to, bo ja wiem, że jestem sprzątaczką i to jest teoretycznie moja praca. Ale zostawienie takiego chlewu, że się nie da postawić nogi w pokoju, to nie jest ludzka kultura. To jest po prostu totalny brak kultury. Bo dlatego jak ja poszła do hotelu i zrobiła sobie imprezę choćby, to wiecie co, zeszłabym na recepcję i poprosiłabym o worek na śmieci, żeby wyrzucić chociaż butelki, a ludzie nic, no jeszcze psują, rozwalają i nie liczą się z tym, nie mają pojęcia, że ktoś musi wejść po nich do pokoju i to sprzątnąć. Mają to po prostu w dupie. To są takie gówniarze po 16-18 lat maksymalnie, tyle byle wynająć im pokój w hotelu. I tak robią niestety. I dlatego w sumie jestem taka zmęczona, ale na szczęście teraz mam 2 dni wolne i jestem z tego bardzo zadowolona. Niedzielę i poniedziałek. W poniedziałek w końcu jest pierwszy dzień taki naprawdę roboczy we Francji, bo tak to teraz od 24 nic się nie dało załatwić. Nikt mi na żaden list nie odpisał, a wysłałam do służby do zdrowia, do tam innej służby i tak dalej. No nikt mi nie odpisuje i wiem, że wszyscy myślą tylko o wakacjach, ale na szczęście w poniedziałek już Francja powróci do normy i będzie można coś załatwić w urzędzie, słuchajcie, bo niestety na koniec roku też trzeba coś załatwić, a już nikt o tym nie myśli, nikt niczym się nie interesuje. No i co, niestety tak jest. Tutaj macie Maxia, zawsze śpi w tym miejscu, a więc muszę mu już kocyk tu położyć i mam nadzieję, że nie będzie go zabierał. Zawsze tutaj śpi, wygląda cudownie, a zauważyliście, jak on szybciutko rośnie, to jest niesamowite. Nasza wyprowadzka będzie musiała być w trybie przyspieszonym chyba, bo misiek będzie potrzebował własny pokój, jak tak szybko będzie rósł. No, zaczynamy już nasze, jak to się nazywa, naszą tresurę typu siad, nie rusza i tak dalej, a więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to nam będzie szło. Wczoraj usiadł, jak powiedziałam, siadł. Trochę trenowaliśmy usiadł i dzisiaj Agniesia powiedziała, że też usiadł, a więc jak na razie pozytywnie, słuchajcie. Chciałam Wam pokazać kolejne spełnione marzenie. Od 1 grudnia do 39 grudnia
wybiło milion wyświetleń. Jest to moje marzenie, było moje marzenie. Chciałam tego dokonać, ale nie mówiłam o tym, dlatego że po prostu bałam się, że się nie uda. To jest moje pierwsze milion wyświetleń, oczywiście w jeden miesiąc. Ponad milion w sumie, a więc mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu też będzie milion. Już teraz nie chcę zejść niżej, bo będzie mi przykro, a więc oglądajmy wszyscy. Jestem tak dumna, że jest milion wyświetleń. Wow, po prostu wow, dziękuję bardzo. Zobaczcie, muszę wam pokazać, jaka jest pogoda. Tak nie widać, ale możecie zobaczyć na to drzewo tam, jak ono się rusza. Jest mega zimno. Jest mega zimno, drzewa się mega ruszają i ja nie cierpię takiej pogody, ale na szczęście tu jest grzejnik, który jest ciepły i super. To znowu ja, więc próbuję dla was nagrać, znaczy chcę zrobić takie wstępne sprawdzenie, jak to mi wyjdzie, bo chcę nagrać na styczeń ten tak filmik, gdzie po prostu rysuję swoje życie, moje życie na kartce. Ale coś mi nie wychodzi, ani jednym, ani drugim aparatem próbuję, bo mi się nie chce w ogóle kartka wyfokusować. Za dużo się dzieje na tej kartce i pada cień od światła, bo światło nie jest rewelacyjne dzisiaj. A więc może pomyślę, jak to zrobić jutro od rana, znaczy w południe, jak Aleks pójdzie spać, wtedy światło jest w sumie najlepsze. I zobaczę, bo chciałam właśnie dla was to nagrać na styczeń, tak żeby w przyszłym tygodniu wyszedł ten filmik. No i w ogóle chciałabym, żebyście w komentarzach dawali mi znać, jakie filmiki chcielibyście zobaczyć na moim kanale w styczniu. I to nie tak, że ja nie mam pomysłów, bo ja mam pomysły, tylko po prostu chciałabym, abyście wy mi jeszcze powiedzieli. Może wy macie również jakieś pomysły, może jest coś, co chcecie bardzo zobaczyć. No to logiczne, że ja wezmę to pod uwagę i najpierw nagram to, co chcecie bardzo zobaczyć, a potem tam, co ja sobie planuję. A więc tak, tutaj w komentarzach teraz wykażcie się i piszcie mi jakieś propozycje. Tylko niech to nie będzie Q&A i takie jakieś, wiecie, głupotki. Ale jeśli są jakieś tagi fajne, cokolwiek, co byście chcieli zobaczyć o mnie, ode mnie, to piszcie. No i właśnie ja sobie siedzę, jestem w sumie trochę głodna, ale mówię, dzisiaj tak relaksuję się trochę, bo naprawdę cały grudzień był mega ciężki, słuchajcie, jak mówię mega ciężki, naprawdę był ciężki, ja się z reguły nie żalę, ale teraz się trochę pożalę, no mówię, na początku była babcia, potem szpitale z Aleksem, Paula była, to oczywiście bardzo pozytywna rzecz, pozytywna forma spędzania dnia, ale to jest zawsze pełniejsze obroty niż jak człowiek jest sam. Potem Paula pojechała z powrotem w szpitale z Aleksem, potem Maksiu od razu, Gwiazdka, czyli w sumie od 23 ja prawie mieszkałam cały czas u moich rodziców i w sumie nawet wcześniej jeszcze, dlatego że mówię, oni pilnowali Aleksa, jak ja byłam w pracy, wracałam, Aleks spał, nie opłacało mi się wracać do domu i dzisiaj dopiero taki pierwszy dzień, jak wracam do domu, słuchajcie, na dwa dni na pewno, to jest pewne i w poniedziałek będę dzwonić do żłobka i mam nadzieję, że mi dadzą żłobek i wtedy będziemy mogli i my sobie trochę odpocząć, rodzice sobie będą mogli pożyć swoim życiem, bo ten mój brak żłobka, te wszystkie święta, dla mnie to jest masakryczne, bo po prostu odciążyłabym tych rodziców, jakby było mnie stać na nianie, jakbym mogła po prostu zadzwonić po niani i powiedzieć, żeby przyszła, jest tutaj masa niani, nawet w domach naprzeciwko mieszkają dwie, słuchajcie, widuję je codziennie z dziećmi, a więc no mam to, jak to się mówi, pod kontrolą, widzę kobiety, ale po prostu no to jest droga sprawa i ja bym pracowała tylko po to, aby zapłacić za nianie. Poszłabym do pracy tylko po to, żeby zapłacić za nianie, a więc to samo by mi wyszło, jakbym wzięła po prostu wolne i zadzwoniła, że nie przychodzę. A więc no mówię, lepsza praca jest naprawdę czymś bardzo potrzebnym w moim życiu. To znowu ja, przenosimy się na chwilę do mojej kuchni, dlatego że zdecydowałam, że zrobię sałatkę z kurczakiem. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Dlatego, że kupiłam kurczaka, ale nie mam ochoty na kurczaka z jakimś kuskusem, ani w sosie, nic takiego. Chciałabym zjeść coś lekkiego, a z drugiej strony, jak będę jeść całą sałatę, to umrę z głodu. Dlatego stwierdziłam, że będzie to sałatka z kurczakiem i zabieram się do robienia.
I jest sałatka, tu dodałam trochę majonezu, sobie zobaczę, czy mi w ogóle będzie smakować. To wygląda w ogóle takie ogromne w tej kamerze, a tak naprawdę to jest taka normalna miseczka. No. A Alex tutaj zajada sobie kukurydzę, ale też zaraz mu kurczaka wcisnę trochę. Uwielbia on kukurydzę, słuchajcie. To ja jest, zaraz wam powiem, która godzina. 20:20 idealnie, słuchajcie. I chciałabym się z wami pożegnać w dzisiejszym vlogu. Nawet nie wiem, czy ten vlog miał w ogóle jakąś spójność, jakoś tak nagrywałam, ale ja mam nadzieję, że mimo to wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli tak. Lujka, tak, teraz mnie lujek. Nie zapomnijcie zostawić lujka w górę, jeśli wam się podobało i widzimy się już w następnym. Maksiu, pożegnasz się? W ogóle Maksiu tak szybko rośnie, nie mogę w to uwierzyć, po prostu tak szybko rośnie. I no, jestem mega podekscytowana tym, że niedługo będzie miesiąc, no nie no, trzy tygodnie jak jest z nami, a już jest po prostu ogromną częścią rodziny, a więc tak, widzimy się w następnym, nie wiem kiedy, może jutro, zobaczymy, strasznie. Nagrywanie dla was vlogów jest mega wkręcające i nagrywałam je cały miesiąc, teraz po prostu nie wiem, czy potrafiłabym przestać, jest to takie uzależniające, trochę można by powiedzieć, to tak jak wy mi piszecie, gdzie jest vlog, że tęsknicie, że chcecie obejrzeć, że uzależniliście się, że macie 10 minut w ciągu swojego dnia, żeby poświęcić go na obejrzenie mojego vloga i dla mnie to jest to samo, że ja znajdę również tam 15 minut w ciągu dnia, aby nakręcić tego vloga, bo to nie jest jakaś ciężka praca nakręcanie vlogów, słuchajcie, dlatego że no to jest 15-20 minut z całego dnia. To naprawdę to nie jest ciężka praca, zwłaszcza, że jak to się mówi 3 minuty, to pogadam, jak się przywitam, tak dalej, a więc jeśli chcecie, to te vlogi mogą być naprawdę często, zwłaszcza, że mam ten malutki aparat, to już w ogóle to nie jest ciężka praca, z tym dużym aparatem, tak, było mi ciężko, ale z tym małym to sama przyjemność, słuchajcie, a więc widzimy się w następnym, bye!